Ta postać z serialu The Acolyte z Czerwonym Mieczem to nie może być Palpatine, jak sugerowaliście w komentarzach. Palpatine urodził się 84 lata przed Bitwą o Jawin, czyli w czasie Akcji Mrocznego Widma miał 52 lata. Oznacza to, że urodził się około 50 lat po wydarzeniach przedstawionych w serialu Akolita, który dzieje się przypomnę w czasach Wysokiej Republiki, czyli na około 100 lat przed tym, jak Qui-Gon Jinn spotkał Anakina Skywalker'a. Ale czy osoba z czerwonym mieczem w trailerze Akolity to musi być koniecznie Sith? No niekoniecznie, ale czuję w kościach, że to może być jeden z nich. W końcu Palpatine realizował tysiącletni plan Sithów przejęcia władzy w galaktyce, więc bardzo możliwe, że grupa Jedi natknęła się po prostu na Sita. A jak wy myślicie?